Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym filmie. I dzisiaj odświeżymy sobie to, co obecnie mamy dostępne w zbrojowni za węgiel. Powiemy sobie, co warto kupić, biorąc pod uwagę, że mamy trzeci kwartał 2022 roku. I sprawdzimy, jak się te okręty będą plasowały pod względem wartości zakupu. Także jedziemy od dołu. Charleston, ja uważam, że to nie jest okręt warty posiadania, zwłaszcza, że kosztuje 15 tysięcy, to można sobie go spokojnie odpuścić. Mamy St. Louisa za darmo i będziemy się na nim równie dobrze bawić. Campbelltown, czy warto? Można go mieć, jeżeli nie macie absolutnie na co innego wydać, ale nie jest to pozycja obowiązkowa, poza tym na niższych tierach się raczej nie gra. Yubari, no i to jest pierwszy okręt, nad którym możemy się zastanowić. Tu zerknijmy sobie na informacje, które nam się wyświetla w zbrojowni. Dostęp do ulepszenia modyfikacji systemów celowniczych 0. To bardzo mocno zwiększa celność tego okrętu i to jest dosyć unikalne. Okręt na czwartym poziomie z dobrą pelotką to też nie jest częsta rzecz, a ten okręt właśnie ma te dwie rzeczy, także tu można się zastanowić. Przy czym oczywiście ja rekomenduję branie okrętów wyższych tierów niż branie takich lolków, bo potem się i tak tym nie będzie grało. No i analogicznie do sytuacji poprzednio. Marblehead to jest Omaha. Jak się gra Omahą, większość wie. Także czy warto wydawać węgiel? Uważam, że nie. Hill. Też uważam, że nie jest to absolutnie jakiś tam sensowny zakup. Jedyny plus posiadania tych okrętów tutaj to jest to, że one nam potem z super kontenera nie wypadną. I to chyba tyle. Ashan. To już jest jako tako możliwy do wyboru zakup, ale jak już mówiłem, na niższych tierach. Polecam tak bardziej od siódemki w górę, tam już się można zastanawiać jakoś sensownie. Te czwórki, piątki, szóstki to tak jeszcze niekoniecznie. Także tu Ashan mamy tier szósty. Kirov. Jeżeli ktoś nie ma Kirova, to znaczy, że zaczął grać bardzo wcześnie i może sobie spokojnie ten okręt darować. Jeżeli ktoś zaczął grać wcześniej, znaczy w sensie wcześniej, że gra dłużej i nie ma Kirova, no to coś robił nie tak, bo i tak ten okręt, jeżeli miałby w porcie, to pewnie w większości przypadków stałby i się kurzył. Ponownie to samo, niskie tiery raczej nie kupujemy. Galant. No i to jest pierwszy sensowny wybór na naszej liście do tej pory. Galant to jest brytyjski niszczyciel, który może oczywiście wypuszczać torpedy pojedynczo. Nie pamiętam, czy to był pierwszy niszczyciel, który się pojawił w grze brytyjskiej, ale jest taka szansa. Ale nadal spisuje się na tym swoim tierze szóstym całkiem przyzwoicie. Eagle. I to jest, szanowni państwo, dosyć oryginalny okręt, jeżeli chodzi o francuskie drzewko niszczycieli, przy tym to jest oczywiście premka, ale ten okręt posiada wytwornicę dymu. To dużo zmienia gameplay, ale możemy tym grać bardzo podobnie do tego, co robimy na francuskich okrętach drzewkowych. Także będziemy mogli sobie tutaj spokojnie pływać na maksymalnej prędkości i strzelać z dużych odległości, próbując wsadzić jak najwięcej damage'u i pożarów. Czyli to można sobie sprawić. Błyskawica, mimo tego, że w grze jest już, nie wiem, 5, 6, nawet może jest 6 lat, mimo upływu czasu nadal warto sobie ten okręt sprawić. Naprawdę będziecie zadowoleni. Jako torpedowiec nie jest zbyt wybitny, ale artyleryjsko sobie naprawdę radzi. Jeżeli widzi się przeciwnika z mózgiem na błyskawicy, to warto czuć przed nim respekt i uważać, żeby nam krzywdy nie zrobił. Co do Rio de Janeiro, ja się nie wypowiem na razie, bo go nie posiadam i raczej nie interesuje mnie ten okręt, powiem szczerze. Ale o rewolucji można już powiedzieć, że naprawdę będzie fajnym wyborem. Duża ilość artylerii głównej, przyzwoita pelotka, do tego szybka naprawka, która dosyć mocno utrudnia zniszczenie tego okrętu przez pożary i zalania. Także ten okręt już można sobie sprawić, przy czym oczywiście nadal rekomenduję, żeby zbierać większe ilości węgla i kupować wyższego tieru okręty. Lazo. To jest Czapajew, czyli to, co mamy na tierze 8, tyle że tutaj mamy bez radaru, ale w konfiguracji z samolotem zwiadowczym, który dosyć długo lata i pozwala nam beztrosko sobie strzelać z dużych odległości. Oczywiście, o ile opanujemy strzelanie z samolotu, przy czym teraz mamy jeszcze możliwość, żeby ten widok na samolocie zmienić. Duke of York. Dobra pelotka, jak na pancernik. Mamy hydro i mamy jako taki cały zestaw brytyjskich pocisków przeciwpancernych i onokowo burzących. Może już nie tak dobrych, jak powinny być, ale
Można się nad tym okrętem zastanawiać. To nie jest wybór, jeżeli ktoś chce grindować sobie brytyjskie drzewko i chce mieć kapitana, gdzie będzie można go. Znaczy okręt, gdzie będzie można przeszkolić kapitana. Flint. Okręt, który był dostępny kiedyś za bitwy rankingowe, potem za stal i teraz został tutaj okrętem węglowym. Jak widzicie, cena dosyć wysoka, bo w porównaniu na przykład z Lazo czy z Duke of Yorkiem to jest prawie 70 tysięcy więcej. Także dosyć obfita ilość. Czy warto? Moim zdaniem warto, ale to nie jest prosty okręt. Biorąc pod uwagę to, że ma bardzo krótki zasięg artylerii, w połączeniu z dymem to naprawdę wymaga dosyć ryzykownej gry, która często może się nie opłacić, bo jeżeli stoimy w tym dymie, to możemy albo dostać torpedy, albo dostać radar. No jest tier 7, także na dziewiątki będzie rzucać. Ale Flint na dziewiątkach ma naprawdę bardzo przesrane, bo on tam ma zasięg w okolicach 12,5 km, o ile dobrze pamiętam. Także no jest ciężko na wyższych tierach grać. Pomern, szanowni państwo, okręt, który kiedyś był rekomendowany jako dobry do sekundarki. Obecnie sekundarka na tym okręcie, jak w zasadzie na wszystkich innych poza linią do Schlieffena, jest bezsensowna i jedynie może służyć jako dekoracja wizualna. I pomern do tego jest niezwykle miękki, także absolutnie odradzam. Plus jeszcze kolejny, plus do uwag, bo minus jako cecha okrętu, kaliber dział jest mały i często brakuje nam penetracji do przebijania grubszych pancerzy. Z-44. Krótka piłka. Uważam, że drzewkowa dziewiątka niemiecka jest lepsza niż ten okręt. Absolutnie go nie bierzcie. Marco Polo. Dziwny okręt, bo można go sobie zrobić pod sekundarkę i pływać w dymie i próbować z niej strzelać, ale to jest bardzo sytuacyjne wykorzystanie tego okrętu, więc ja go absolutnie nie polecę. Carnot. Wpisuje się bardzo mocno w styl gry francuskimi krążownikami, ale nie wyróżnia się jakoś efektywnością na tle na przykład dziewiątki drzewkowej, czyli Henryka, czy teraz ewentualnie już super krążownika francuskiego, także można sobie spokojnie ten węgiel odpuścić i pójść dalej w tym naszym podsumowaniu. Tulza to jest taki trochę znerfiony Salem, także ja również nie uważam, że to jest dobry wybór, bo można sobie w to miejsce właśnie wziąć Salema i będziecie dużo bardziej zadowoleni z tego, co wybraliście. Także Tulze też bym odpuścił. No i pierwszy okręt, który bym polecał wam zdecydowanie, tak z ręką na sercu, Kearsarge, czyli hybryda. Ja wiem, że hybryda w tej grze jest dosyć poranionym pomysłem, ale to jest amerykański pancernik z dosyć przyzwoitą artylerią. Samoloty generują nam dodatkowy damage co jakiś czas, także warto z tego korzystać. Niestety jest dosyć miękki, więc będzie zbierał damage, ale jeżeli odpowiednio się nim będziecie pozycjonować, to jesteście w stanie naprawdę ukręcić fajne wyniki. Mi się bardzo fajnie gra tym okrętem, z czystym sercem go polecam. Iwami. To jest pancernik wyposażony w torpedy o zasięgu 20 km. Niestety te torpedy mają wykrywalność rzędu 2,5 km. Także powiem wam szczerze, że artyleria jest przyzwoicie celna, ale konstrukcja okrętu czy tam opancerzenie nie pozwalają na to, żeby za bardzo blisko podchodzić. Więc jeżeli chcecie sobie trochę poplumkać z daleka z pepanców, bo tutaj w miarę to będzie wam szło, i od czasu do czasu wsadzić jakąś zagubioną torpedę, bo puszczając je na 20 km z taką wykrywalnością raczej nie ma co liczyć, że trafią w to, co akurat celujemy. Także no takie 5 na 10 bym powiedział. Ale no ja bym go nie brał. Osobiście bym go nie brał. Wziąłem go tylko po to, żeby go zrecenzować i od tamtej pory stoi. Forrest Sherman. Okręt to już naprawdę warty zakupu. Tylko 3 pojedyncze działa, ale bardzo wysoka szybkostrzelność. Nie posiada torped, dobra pelotka. Amerykański dym plus hydro, które dzięki właśnie temu, że jest na tym pokładzie, pozwala nam w tym dymie dłużej pożyć. Także możemy sobie spokojnie plumkać do różnych celów, w zależności od tego, jak są ustawione. Albo je palimy, albo je penetrujemy z sapów. Także absolutnie warty zakupu. Marceau. Ja uważam, że to jest chyba najlepszy obecnie wybór za węgiel, jeżeli chodzi o wszystkie okręty. Gorąco polecam okręt, który zrobiony z kamuflażem jest w stanie torpedować z niewidki. Odpowiednio zrobiony pod artylerię również dosyć mocno i szybko będzie strzelał, często palił, a prędkość ma naprawdę zadowalającą, także ciężko będzie jego trafić. Moim zdaniem absolutny pewniak do wzięcia za węgiel, oczywiście o ile lubicie niszczyciele. Salem.
Bierzcie Salema. Dobra naprawka, radar może krótszy niż DES, ale naprawka naprawdę pozwala dłużej przeżyć w tych bitwach niż na DES-ie. Z tym, że no niestety ten radar troszeczkę tutaj podcina skrzydła, ale naprawdę będziecie zadowoleni z tego, że ten okręt posiadacie. Ja mam go zrobionego z modułem na zasięg na ostatnim slocie, żeby gameplay się różnił od tego, co u nas na DES-ie. I jestem z niego bardzo zadowolony, także też mogę z czystym sumieniem polecić. Chabarowsk dosyć dawno wypadł z mety, powiem szczerze, i raczej przesunięcie go z okrętu drzewkowego na okręt węglowy niewiele tutaj zmieni. Mam nadzieję, że większość już go posiada i nie będzie musiała wydawać na niego węgla, ale jeżeli go nie macie, to go nie kupujcie, bo widać w bitwach, że bardzo rzadko się go spotyka, także nie jest to okręt popularny. Moskwa. To jest taki tani Stalingrad, taki trochę lepszy Pietropawłowsk, znaczy, że zależy jak pod jakim względem lepszy. Na pewno szybciej strzela, czy mocniej penetruje, to raczej bym nie powiedział, ale to jest po prostu okręt do stania przy wyspie, znaczy głównie do walki dziobem, może o tak. Jeżeli wam taki styl gry odpowiada, to możecie się nad tym zastanowić, bo ja bym Salema rekomendował właśnie, żeby się ruszał troszeczkę, a DES-em sobie stać, biorąc pod uwagę radar. No i Moskwa też raczej będzie służyła nam do stania przy wyspie. Yoshino. To jest takie ciężkie zao. Także ja mogę wam powiedzieć, że jeżeli lubicie sobie w miarę beztrosko popalić, potorpedować, pieprznąć solidną salwę z pepanców, to można się nad tym okrętem spokojnie zastanowić. Tyle, że bardzo często będą przylatywały do was salwy, które będą was bardzo bolały, będą przylatywały z różnych dziwnych kątów i to jest największy minus tego okrętu. Napoli. Dosyć ciekawa konstrukcja. Duży krążownik włoski z dymem kroczącym i z przyzwoicie działającą sekundarką. Także to jest również pozycja, którą warto posiadać. Nie ma tutaj sapów, mamy standardowo obeki i pepance. Także ten okręt również można sobie wziąć. I Kurfürst teraz. Kurfürsta też już pewnie większość ma, kiedy zdobyła go, kiedy był okrętem drzewkowym. Także teraz spokojnie można sobie nim grać. Czy warto go kupić, jeżeli się go nie ma? Uważam, że warto. Na pewno jest lepszy od Prusena i na szczycie drzewka, starego drzewka niemieckich pancerników lepiej by się spisywał niż Prusen właśnie. Dlatego jeżeli nie macie Kurfürsta, to szkoda, ale jeżeli chcecie go mieć, to możecie go kupić, bo to jest naprawdę twardy pancernik z konkretnym wygarem. No sekundarka, jak już wspomniałem, kosmetyczna raczej, ale można sobie ten okręt sprawić. No i finałowa trójeczka została. Max Immelmann. Ja lotnikiem jestem bardzo niedzielnym, bardzo rzadko latam, ale bomby skaczące na tym okręcie naprawdę potrafią zrobić dużo, mocno i dosyć prosto się nimi atakuje. Mi się Immelmann spodobał. Nawet dla takiego laika jak ja na lotniskowcach ten okręt jest przystępny, także myślę, że wam też by się spodobał. Jeżeli się oczywiście zastanawiacie nad lotniskowcem, to Immelmanna sobie wziąć warto. Nieustraszony. To jest dosyć ciekawy torpedowiec. Artyleria główna służy tutaj głównie do obrony. Mamy dym, mamy naprawkę i mamy jako takie torpedy. Także okręt taki do wszystkiego. Z jednej strony też i do niczego, no bo wiadomo, w niczym nie jest jakiś szczególnie wybitny, ale radzi sobie całkiem przyzwoicie. Także można się zastanowić, przy czym ja bym wolał wziąć na przykład sobie Marso albo Shermana. Wtedy będzie na pewno większa frajda z gry niż na nieustraszonym. No i ostatni punkt na naszej liście, czyli Black. Okręt również dostępny najpierw za Rankedy, potem za Stal i teraz za Węgiel. Po odpowiednich balansach został wprowadzony za dosyć sporą sumę, jako dziewiątka, chociaż no, nieustraszony też był węglowym okrętem, także widzicie, że dziewiątki stalowe, przepraszam, był nieustraszony był stalowym okrętem. Dziewiątki stalowe są droższe niż dychy, także to jest dosyć poważna inwestycja. Ale Black ma radar, ma torpedy, które są bardzo wolne, ale mają niską wykrywalność, także daje to jakieś większe szanse na to, że przeciwnika trafimy. No i połączenie dymu z radarem może się okazać przydatne w trybach zorganizowanych, takich jak rankedy czy jakieś inne tam potyczki, jeżeli chcecie coś takiego grać. I dla mnie to będzie wybór ostateczny, bo ja tam z tych poprzednich, co wam wymieniłem, to w większości mam te okręty, a Blacka kupię sobie, jak sobie na niego uzbieram. Po prostu tylko dlatego, że nic innego do zbrojowni na razie sensownego nie wpadło na węgiel i Black stanie u mnie w porcie, także mam nadzieję, że tym materiałem wam troszeczkę pomogłem. Z mojej strony wszystko, zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Cześć i na razie.